Chwała Bogu. Postaram się szybko. Dzięki Bogu za czas, który dostaliśmy. Już tak jak było rano też już zaznaczone, już połowę tego obozu minęło. Co Bóg mógł dokonać we mnie, w Tobie. Obyśmy z tego skorzystali jak najbardziej w swoim życiu. Dzięki Bogu za naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On dalej chce kontynuować swoją świętą pracę i przede wszystkim utwierdzać mnie i Ciebie, bracie i siostro, w tym, że cała nadzieja musi być położona w Nim. Jeśli moje życie nie będzie położone całkowicie w Nim, jeśli nie będę całkowicie żył dzięki Niemu na tej ziemi, to sobie po prostu nie poradzę. To dziś Słowo Boże cały czas będzie przypominać mi i Tobie, bracie i siostro, po to, abyśmy to po prostu rozumieli. Abyśmy to rozumieli, abyśmy też z tego mogli korzystać. A ten, który może nas uzdolnić do tego, żeby z tego skorzystać, to jest nasz Pan Jezus Chrystus przez swego Ducha. Może to uczynić w Tobie i we mnie. Dlatego tak ważne to jest, bracie i siostro, korzystać z tego, co Pan daje. Ja bym się chciał z Wami podzielić z listu do Galacjan. W początku otwórzmy. 5 rozdział. I tutaj chciałbym z 5 rozdziału od 1 wersetu przeczytać. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czytamy tutaj słowa: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. O jakiej wolności mówi tutaj Słowo Boże? O jakiej wolności mówi tutaj nasz brat Paweł? Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie wielu ludzi żyje w wolności. Każdego, kogo byś nie zapytał, każdy twierdzi, mówię tutaj już o ludziach wierzących, twierdzi, że żyje w wolności. Ale o jakiej wolności mówi tutaj nasz brat Paweł? Mówi o wolności, która nie ma żadnego pozoru niewoli, nie ma żadnego jarzma niewoli, o którym tutaj czytamy. Że nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Chrystus wyzwolił was, abyście w wolności żyli. I wiecie, dalej Słowo Boże mówi nam dalej od 13 wersetu. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Nie pobłażajcie ciału. Bo wy do wolności powołani zostaliście. Wiecie, widzimy tutaj nasz brat Paweł tak wyraźnie zaznacza to, do jakiej wolności powołał nas Jezus Chrystus. W jakiej wolności powinniśmy żyć, aby to nie była wolność, którą wielu tą wolność używało do czego? Żeby pobłażać ciału. Żeby usprawiedliwiać swoje życie i twierdzić cały czas, jak to dzisiaj wielu przed sobą to wystawia. Patrz na Jezusa Chrystusa, nie patrz na mnie. Ja to zawsze będę zły, a Pan jest dobry. Ale po co Chrystus przyszedł? Chrystus przyszedł po to, aby nas wyzwolić, tak jak czytamy w tym pierwszym wersecie. Wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, abym ja i Ty mógł żyć w tej wolności. I żebym nie musiał pobłażać ciału, ale żebym mógł być tym, który służy jedni drugim w miłości. A w jaki sposób Ty możesz służyć drugiemu, jeśli żyjesz w grzechu? Jeśli ja żyję w grzechu, to choćbym nie wiadomo, co mógł robić. Dzisiaj rano podczas modlitwy było też czytane, że ta miłość jest czysta. Ona jest czysta. Jeżeli ktoś żyje w brudzie i próbuje okazywać tą miłość, to nie jest dobra miłość. To jest cielesna miłość, a Słowo Boże mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Do wolności, wiecie, oby ja i ty, bracia i siostry, abyśmy właśnie byli tymi, którzy uważają się za tych, którzy zostali powołani do wolności, ale żebyśmy pod tym pozorem nie pobłażali ciału, ale żebyśmy walczyli o czystość, którą dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, którą On sam tutaj nam pokazał we wspaniały sposób. List do Kolosan. Drugi rozdział.
I tutaj bym się przeczytał od 16 wersetu. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Ciałem natomiast jest Chrystus. Ciałem natomiast jest Chrystus. I widzimy tutaj, że wielu było takich, którzy w różnych rzeczach upatrywali swojej sprawiedliwości. A widzimy, co przyniósł Jezus Chrystus. On całkowicie złamał tą sprawiedliwość ludzką. On pokazał czystość, która wynika z tego, kiedy człowiek ma społeczność z Ojcem. Kiedy ma społeczność z Ojcem, kiedy ma społeczność, nasz Pan Jezus Chrystus miał społeczność ze swoim Ojcem. I do czego go to prowadziło? Do tego, że on w jakiś sposób musiał się wytężać, nie wiadomo jak się wytężać i próbować zmuszać to ciało, żeby ono chciało chodzić w Bożej woli. Wiemy, że on przez społeczność z Ojcem, przez trwanie w Ojcu, on żył w sposób czysty. Bracie i siostro, i teraz ja i ty, kiedy będziemy trwali w Jezusie Chrystusie, bo nasz Pan powiedział dalej, że tak jak ja trwałem w Ojcu, tak wy trwajcie we mnie. Nie jesteście w stanie owocu wydać, jeżeli nie trwacie we mnie. Dlatego tak ważnym jest, abym ja i ty, bracie i siostro, trwał w Jezusie Chrystusie, bo tylko przez trwanie w Jezusie Chrystusie możesz żyć jako wolny człowiek. Jako wolny człowiek, który nie będzie używał tej wolności do osłony swego zła. Który nie będzie używał wolności do tego, żeby usprawiedliwić swoje życie. Ale kiedy dostrzegasz coś w swoim życiu, kiedy ja dostrzegam coś w swoim życiu, to nie będę tego nazywał, że nie próbował znajdować w Słowie Bożym czegoś, co pozwoli mi na ten grzech, żeby to usprawiedliwić. Ale będę jasno to nazywał, że tak, to jest złe. I Panie, ratuj mnie. I pomóż mi. I Pan dla tych, którzy do Niego przychodzą i wołają, nie ukrywają, ale jasno mówią, Panie, nie umiem sobie z tym poradzić, to jest złe, bo Twoje Słowo tak mówi. To jest złe i Ty tak powiedziałeś o tym. I pomóż mi się z tego oczyścić. Daj, Panie Jezu, abym mógł być od tego wolny. Uwolnij mnie z tego. Uwolnij to znaczy wyprowadź mnie z tego. Nie żebym tylko... powiedział to, a nic się dalej nie wydarzyło, ale żebym mógł być wolny. I Pan będzie wyprowadzał i tak będzie prowadził coraz dalej przez następne lekcje, następne, tylko ważne jest, żebym nie zatwardził swojego serca, żebym w pewnym momencie nie powiedział nie, to jest dobre, tego nie trzeba. Pan chce się posuwać, dlatego Słowo Boże mówi wyraźnie do mnie i do Ciebie, żeby ta wolność była właśnie wolnością, kiedy Ty w wolności możesz iść i się oczyszczać, coraz bardziej żyć na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa i niech On to czyni we mnie i w Tobie, bracie i siostro, bo tak bardzo tego potrzebujemy. Bardzo tego potrzebujemy. I wiecie, tutaj tak sobie też zapytałem, że kiedy... kiedy próbujesz jakby... żyć w wolności, ale próbujesz usprawiedliwić swoje grzeszne życie i dalej na tym ciele polegasz, dalej próbujesz cieleśnie do tego podejść, to wiecie, to człowiek często żyje czysto, ale wiecie, to w takim cudzysłowiu czysto, bo on pod przymusem próbuje tak żyć. On pod przymusem tak próbuje żyć, próbuje się jakoś ograniczyć, a wiemy doskonale, że zakon niczego nie mógł doprowadzić do doskonałości. Jeżeli człowiek tak zakonnie próbuje prowadzić życie czyste, jeszcze raz zaznaczę w cudzysłowie czyste, to pod tym przymusem daleko nie zajdzie. Ale jeśli ty należysz do Jezusa Chrystusa, to ty w tym momencie możesz żyć czysto, bez przymusu. Ty nie musisz być cały czas po prostu poprawiany, w sensie takim, że przypominane, no nie kradnij. Pamiętaj, tu masz okazję, nie kradnij. Taki już przykład. Ale ty już masz zmienione serce. Moje i twoje serce jest zmienione. Ty już masz inne wnętrze. Ty masz wnętrze już nowe, które już w ten sposób nie myśli. Nie myśli o tym, o jest okazja, to warto ją wykorzystać. O jest okazja, ten brat czy ta siostra wtedy powiedział mi takie słowa, teraz mam okazję się odegrać. Teraz mam okazję mu powiedzieć, ale piękna okazja, nic tylko ją wykorzystać. Ty już nawet w ten sposób nie myślisz. Ty już tego nie masz. To, co też wczoraj mogliśmy słyszeć. To wszędzie się przewija, dlatego Słowo Boże mówi do mnie, do ciebie, w wolności żyj. Żyj w wolności, ale w wolności Chrystusowej.
niewolności, które daje to ciało. Ciało, które próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić siebie. I jeszcze raz to zaznaczę, już kiedyś się też z wami tym dzieliłem, że często człowiek wtedy właśnie podporządkowuje niejako słowo pod swoje życie. Szukając tych wersetów w taki sposób i w taki sposób rozmawiając nawet z takimi osobami, które by podzielały jego zdanie, żeby utwierdzać dalej, że jest w porządku. Człowiek nawet w tym momencie tak przebiera, a omija wręcz osoby, które by mu powiedziały prawdę, bo nie chce tego usłyszeć. Człowiek to izoluje, tak samo jak nieraz człowiek czyta Słowo Boże i wie doskonale, co omijać, a co czytać. I tak się kieruje, wybiera sobie, żeby móc żyć tej swojej, cudzysłowie, wolności, która daje mu grzeszyć. Ale kiedy żyjesz w wolności Chrystusowej, ty wtedy nie wybierasz osób do rozmów. Ty wtedy nie wybierasz wersetów do czytania. Ty po prostu żyjesz dla Pana. I On czyni swoje dzieło w tobie. I twoje życie będzie stawać się coraz bardziej na Jego obraz i podobieństwo. Chwała Bogu za to, że to nie jest oparte na mnie, na tobie, bracie i siostro, ale to jest oparte na wierze w Jezusa Chrystusa i On to uczyni. W każdym wierzącym Mu. Wiecie, tak sobie też wczoraj pomyślałem, jeżeli ktoś się nie ratuje, czy to jestem ja, czy ty, czy ktokolwiek i możesz widzieć to, to tak naprawdę jeżeli ktoś się nie ratuje, próbuje grać jakąś rolę, próbuje odgrywać coś, żeby ubrać tą swoją wolność tak, żeby ona wyglądała, patrzcie jaka piękna wolność, to komu tak naprawdę on sobie krzywdę robi? Komu taki człowiek robi krzywdę? Czy tobie? Czy komuś? Taki człowiek, kiedy się nie ratuje, kiedy nie korzysta z Chrystusa, kiedy mu się nie poddaje, kiedy nie chce poznać tego, co Pan przyniósł na tą ziemię, to tak naprawdę największą krzywdę robi sobie. Szkoda. Szkoda, dlatego nasz brat Paweł mówi w pewnym momencie, ja ze łzami w oczach mówię. Szkoda. Takich ludzi, którzy w tym momencie nie korzystają z Jezusa Chrystusa, nawet tutaj możesz przyjechać, możesz próbować pokazywać komuś jakąś swoją wolność, ale jeśli ta wolność nie jest oparta na Jezusie Chrystusie, jeśli ta wolność nie wypływa z Niego, jeśli twoje życie się nie zmienia, jeśli ty coraz bardziej nie jesteś poddany Panu, to możesz i nawet 2 tygodnie, miesiąc byś był w stanie odegrać rurkę, ale kto traci? Kto traci? Ten, który korzysta z Chrystusa i ten, który podaje się Mu i może coraz bardziej doznawać, jak On jest zerem, a jak wartością jest Jezus Chrystus. Czy ty, jakaś tam osoba, która doznaje coraz bardziej, jak to umie tych chrześcijan zaginać, jak to umie się wytłumaczyć, jak to umie ładnie ubrać słówka, jak to ładnie potrafi w jakiś sposób zakoloryzować, że wtedy nie jako On jest postawiony, ale komuś może coś wykazać. Wiecie, i tak człowiek później chodzi, ale dzięki Bogu za to, że my jesteśmy powołani do życia i do wolności, prawdziwej wolności. Dlatego tak ważne jest, oczyszczaj się. Ja i ty, bracie i siostro, oczyszczajmy się z tego wszystkiego, co nie przystoi. Z tego wszystkiego, co Pan wskazuje. On jasno mówi. Pan nasz tak jasno mówi. To jest niepojęte, że człowiek my w tym ciele mamy to po prostu, że często uciekamy po prostu od tych słów. Uciekamy od tego, co Pan chce uczynić we mnie i w tobie. I chcemy powiedzieć, nie, tu już to nie, tu nie. Ja zapanuję nad tym. Ja wiem, w którym momencie porzucę to. A Pan mówi, żyj dla mnie. Żyj dla mnie. 1 list Piotra i tutaj chciałbym z 2 rozdziału przeczytać. Od 13 wersetu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Wiecie, dlaczego nasz brat Piotr musiał użyć takich słów? On by nie użył ich w życiu, gdyby tak już ludzie nie kombinowali. A on mógł już to widzieć, on mógł na to patrzeć na ludzi, którzy wolności próbowali używać za osłonę zła.
Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, byś nigdy tego nie robił. Byś raczej wolność wykorzystywał do tego, żeby żyć w sposób wolny. Wolny od tego świata, wolny od tego ciała, wolny od tego wszystkiego, co by te ciało chciało. Dlatego nie trać, nie trać, nie trać po prostu ja i Ty, bracie i siostro, nie traćmy tego życia. Ale korzystajmy z Jezusa Chrystusa, On pomoże, wyszliśmy do potężnej bitwy. Bracie i siostro, jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to zastanów się nad tym. Poszedłeś do potężnej bitwy. Jeśli pójdziesz w tej bitwie bez Jezusa Chrystusa, to zginiesz. Nie ma szans. Nie ma tutaj szansy dla żadnego człowieka. Diabeł już tylu osobom pomieszał w głowach i to naprawdę mądrym osobom, inteligentnym. To nie były osoby, które nie potrafiły myśleć. One bardzo dobrze były w stanie rozsądzać wiele rzeczy. Bardzo dobrze były w stanie rozpoznawać. Bardzo dobrze były w stanie czytać słowo i rozumieć. Ale co się stało? Dlatego, że właśnie oni bardzo dobrze to potrafili. Oni nie uznali swojej słabości, nie uznali tego, że Panie, wszystko co ze mnie starego jest skażone. Wszystko, całe te moje ja jest skażone. Jeśli ja tego nie uznam i ty tego nie uznasz, to po prostu to jest tylko kwestia czasu, kiedy wróg popląta. Popląta w głowie i człowiek ma już poplątane w głowie i już wtedy ciężej z tego wyjść, niż gdybyś od początku szedł za Chrystusem i oczyszczał się. Dlatego Słowo Boże mówi, żyj w wolności, ale nie używaj tej wolności za osłonę zła. Nie używaj wolności, którą dał Ci Jezus Chrystus. Wolności, za którą On zapłacił tak wielką cenę. Wolności do tego, że daje Ci czas do tego, żebyś się oczyszczał, ale masz się oczyszczać. Ma Twoje życie iść coraz bardziej na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Nie może być tak, że się zatrzymało w moim życiu czy w Twoim. Jeśli się zatrzymało, to już jest strasznie źle. A jeśli będziesz trwał w tym zatrzymaniu, to za chwilę się cofasz od razu. Bo Pan chce zmierzać dalej. Tego dzięki Bogu za to. Za to, że w Jezusie Chrystusie, ja i Ty, możemy już wolności używać do życia w Chrystusie. Do życia w oczyszczeniu. I to nie jest z przymusu, ale to jest właśnie już zmienione życie. To nie jest przymus, ale to jest zmienione życie. Natura się zmieniła. Chwała Bogu za to. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. I tutaj chciałbym przeczytać od 7 wersetu. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Dlatego. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Miłość prawdy. Czyń cię zbawionym. Ale jeśli nie będziesz miłował prawdy, to nie będziesz zbawiony. Dlatego tak ważne jest należeć do Jezusa Chrystusa, należeć do Pana naszego i tej wolności nigdy nie używać jako osłonę zła, ale używać do tego, żeby się oczyszczać i żyć dla Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że właśnie, że kiedy Ty przyjmujesz, to ta prawda Ciebie zbawia. Prawda Ciebie zbawia, ale jeśli Ty nie miłujesz tej prawdy i nie przyjmiesz jej, nie przyjmiesz jej, to ona nie będzie w stanie tego z Tobą zrobić, bracie i siostro. Nie będzie w stanie. Nie ma szans. Jeszcze dwa miejsca chciałem przeczytać. Ewangelia Jana. Przypomnieć te słowa, które już wiele razy były tutaj przypomniane. Wiele razy już tutaj były wspominane te słowa. 8 rozdział. Czy
34 werset. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli syn was wyswobodzi, to wtedy wolnymi będziecie. To dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi jest w niewoli? Dlatego, że nie poddali się synowi, aby syn mógł ich wyswobodzić. Aby syn mógł ich wyswobodzić. Prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Oby mój Pan Jezus Chrystus i twój Pan Jezus Chrystus wyswobodził, wyswobadzał cię całkowicie, a nie żebyś był dalej w niewoli. Jeszcze Ewangelia Mateusza. Osiemnasty rozdział, ostatnie miejsce. Dwudziesty trzeci werset. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: panie, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Widzimy tutaj sytuację, którą opisuje nasz Pan Jezus Chrystus. I tutaj czytamy, że ten ukorzył się. Powiedział: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go. Uwolnił go i dług mu darował. I wiecie, co taki człowiek powinien zrobić, kiedy pan uwolnił mnie i ciebie? Co powinienem robić? Kiedy on mnie uwolnił, to powinienem tak samo okazywać to dalej, rozwijać się w tym. Dawać panu, żebym chodził w wolności, żebym był wolny. A tu się okazało, że ten człowiek został uwolniony, ale on nie został uwolniony wewnątrz. Od razu jak wyszedł, co się stało? A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. On nie został uwolniony wewnątrz. On nie dał się uwolnić, bo tak naprawdę pan dał mu wolność. Powiedział: masz, żyj, korzystaj z wolności. Korzystaj z wolności, nie używaj jej jako osłonę swego zła, ale raczej korzystaj z tego całkowicie. Skoro dałem ci to, to korzystaj z tego. Bądź wolnym. Ale on nie dał się wewnątrz uwolnić. Od razu wyszedł. I od razu co się zaczęło dziać? Zamiast być wdzięczny dla Boga, to on dalej walczył. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił, uwolniłem cię. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Skoro ty zostałeś uwolniony, skoro dostałeś możliwość chodzenia w wolności, to niech ta wolność pomoże mi tobie w pełni. Niech Jezus Chrystus, żebyśmy byli w pełni wolni, żeby nie było tak, że ja zostawię sobie jakąś część, zostawię sobie coś, do czego powiem: panie, tam nie wchodź, tego nie, tu rozwiążę to po staremu. On rozwiązał to po staremu. I co się stało ostatecznie z człowiekiem, który po swojemu rozwiązał ten temat? Powiedział: panie, to ten temat nie. Fajnie, że wziąłeś moje rzeczy, fajnie, że uwolniłeś mnie od tego, prosiłem cię, ty to uczyniłeś, dziękuję ci za to, ale jeżeli chodzi już w drugą stronę, to człowiek nie. Człowiek nie, zaczyna walczyć, zamiast poddawać się Bogu. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i tobie, bracie i siostro, korzystać z wolności. Korzystać z wolności w taki Boży sposób, żeby wygrać, żeby móc należeć do Jezusa Chrystusa. Amen.